kolejną edycją naszego programu profilaktycznego Badanie raka prostaty. Program skierowany jest do mężczyzn, w tym roku do mężczyzn w wieku powyżej 50 lat. Program ten kontynuujemy już po raz trzeci. Wcześniej opieką obejmowaliśmy mężczyzn powyżej 55 roku życia, ale ponieważ jest takie zapotrzebowanie, ale też i osoby zajmujące się tą tematyką twierdzą, że powinno się tą granicę obniżyć, my wyszliśmy naprzeciwko temu zapotrzebowaniu i tak jak mówię, po raz kolejny, szczerze mówiąc chyba jako jedni z nielicznych prowadzimy taki program. Przypomnę tylko, że tematyką zajęliśmy się w 2010 roku. Zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Gladiator konferencję. Szeroko o niej Państwo informowali i serdecznie Wam za to dziękujemy, bo taki jest też cel dzisiejszej konferencji, aby ta informacja o tych badaniach poszła jak najszerzej. No bo nie ukrywam też i po sobie, że mężczyzn jest bardzo ciężko zaciągnąć do badań, a myślę, że warto, bo wykrycie w odpowiednim momencie odpowiednich symptomów powoduje, że niektóre choroby są uleczalne, w tym ta. Ponieważ jest to bardzo często występująca choroba, tego typu programy profilaktyczne uznajemy za stosowne do realizowania i dlatego, tak jak już wspomniałem, jest to kolejny, trzeci rok. Planujemy ten program rozwijać i kontynuować. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bernadeta Błaszczak reprezentuje Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Mamy przyjemność poinformować, że po raz kolejny, jak Pan Starosta zaznaczył, po raz trzeci została podpisana umowa, na podstawie której Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej może zaprosić wszystkich mieszkańców powiatu głogowskiego, którzy ukończyli 50 rok życia, do wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty. Są to badania PSA, które Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej będzie wykonywał od 28 maja do 31 lipca. Już dzisiaj, w dniu dzisiejszym, 21 maja, w godzinach 11-14 ruszyła rejestracja dla pacjentów, którzy będą chcieli skorzystać z tych badań. Jest to ważne, ponieważ pacjent przed wykonaniem badania musi być odpowiednio przygotowany. Pacjent, który pojawia się u nas w rejestracji, otrzyma zlecenie, na którym będzie wyznaczony termin pobrania materiału na badania. Tutaj warto podkreślić, że badanie wykonujemy w surowicy krwi, więc pobranie materiału będzie dotyczyło pobrania krwi w godzinach 7:15-12 w wyznaczonym wcześniej uzgodnionym terminie. Może warto coś więcej powiedzieć na temat tego programu profilaktycznego. On, jak wspomniał pan starosta, jest dedykowany grupie mężczyzn 50+, ponieważ w chwili obecnej wszystkie doniesienia statystyczne wskazują na to, że ta grupa wiekowa jest najbardziej obarczona ryzykiem zachorowania na raka prostaty. Co to jest PSA? Myślę, że też warto Państwu powiedzieć, bo informacji dość mało jest na ten temat. PSA jest substancją, która jest wytwarzana przez gruczoł krokowy. Po raz pierwszy wykryta została w surowicy w 1980 roku, a badania stężenia poziomu PSA datuje się od 1985 roku. Zastosowanie PSA znalazło swoje odzwierciedlenie w praktyce klinicznej jako marker raka prostaty. Komórki raka gruczołu krokowego wytwarzają w znacznej ilości w przypadku zmian chorobowych właśnie PSA, które dzięki nowoczesnym metodom laboratoryjnym jesteśmy w stanie określić. Warto też powiedzieć, że rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych wśród mężczyzn i ta zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem. Z doniesień statystycznych wynika, że ponad 70% przypadków dotyczy mężczyzn po 65 roku życia. Nowotwór w swojej wczesnej fazie nie daje, proszę mi wierzyć, prawie żadnych objawów. Nie boli, nie prowadzi do dyskomfortu w życiu codziennym. Niemniej wyodrębniono taką grupę na podstawie wcześniej zakrojonych badań i ona obejmuje wszystkich mężczyzn powyżej 50 roku życia, jeżeli oczywiście w wywiadzie rodzinnym nie ma wskazań do wykonania wcześniejszych badań po ukończeniu 40 roku życia.
Ten program obejmuje mężczyzn 50+, ale Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w swej ofercie badań laboratoryjnych ma również badanie PESA, które jest dostępne odpłatnie dla mężczyzn, którzy po prostu są młodsi, a wywiad rodzinny jest obarczony dużym ryzykiem występowania tego nowotworu. Rak, który rozwija się w gruczole krokowym, może nie przekraczać granic tego narządu, w związku z czym przez wiele lat może nie wywoływać dostrzegalnych objawów. W większości przypadków rozwija się powoli. No też oczywiście są sytuacje, gdzie bardzo ekspansywnie atakuje pozostałe narządy. Gdy rozwija się, powoduje ucisk na cewkę moczową, w związku z czym większość może odczuwać dyskomfort i pojawiają się takie objawy jak częste oddawanie moczu, szczególnie w nocy, słaby, przerywany strumień moczu, ból lub pieczenie w czasie oddawania moczu, obecność ropy lub krwi w moczu. Oczywiście te objawy mogą towarzyszyć wielu innym chorobom, niekoniecznie są specyficzne dla raka gruczołu krokowego, bo mogą też być w przypadku łagodnego przerostu tego gruczołu. Ważne jest to badanie w kwestii potraktowania jako badanie przesiewowe, co też ten program profilaktyczny czyni. Czyli badamy grupę mężczyzn, kierując się wiekiem. Oczywiście prawidłowa wartość została ustalona i ona jest do 4 nanogram na mililitr krwi, ale jeżeli chodzi o interpretację tego wyniku, powinniśmy być ostrożni, ponieważ podwyższony poziom stężenia PSA może być również związany z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego lub stanami zapalnymi w jego obrębie. W związku z czym tutaj mówimy o szeroko zakrojonej profilaktyce, jeżeli to tym programem jest objęta grupa wiekowa, prawda? Warto też powiedzieć przy okazji, że w Stanach Zjednoczonych śmiertelność spowodowana rakiem prostaty spadła o 35% od 1992 roku i nadal ma tendencję ujemną. Z tego co orientowałam się, nasz powiat głogowski jest jednym z nielicznych, którzy taki program podjęli i proponują swoim mieszkańcom, więc myślę, że warto, i tutaj też zwracam się do wszystkich pań, którym zdrowie mężczyzn nie jest obojętne, żeby nakłonić mężczyzn do wzięcia udziału w tymże programie. Podczas realizacji dwóch poprzednich edycji tego programu profilaktycznego wykonaliśmy opracowania statystyczne wyników, na podstawie których stwierdzono u 50 pacjentów podwyższony poziom PSA, co w przebadanej liczącej grupie 760 osób stanowi 12,5%. Warto też wspomnieć, że wcześniej wykryty nowotwór ma w przypadku obecnego rozwoju metod jego leczenia szanse na 100% wyleczenie, więc ta profilaktyka jest niezmiernie ważna. Jeżeli chodzi o wykonywanie tych badań PSA, będą one wykonywane do 31 lipca. Niemniej ilość badań jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydowało kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszam, kierując tutaj apel do wszystkich pań, których ten problem może nie dotyczy, ale dotyczy mężczyzn. Bezpłatne, ale też w celu wykonania badania należy zgłosić się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Każdy pacjent otrzyma zlecenie na badania, na których będą istotne informacje. Informacje, bym powiedziała, bardzo intymne, ponieważ pacjent przed wykonaniem badania powinien, i może tutaj odważam się powiedzieć, zachować wstrzemięźliwość seksualną przez okres 3 dni przed badaniem, nie wykonywać na 3 dni przed badaniem czynności, które powodowałyby ucisk na gruczoł kroczowy, w tym również jazdy na rowerze, nie wykonywać badań per rektum i kolonoskopii na tydzień przed badaniem PSA. Dlatego rejestrujemy pacjentów wcześniej i ten termin wykonania badania ustalamy. Samo badanie polega na pobraniu krwi. Po pobraniu krwi, tak. Badanie płatne, pani wspomniała, że to musi młodsi mężczyźni, więc ile kosztuje? Badanie w tej chwili kosztuje 27 zł plus 5 zł pobranie. Czyli jest to całkowity koszt 32 zł.